Niewiele ponad rok temu w tym miejscu były stare pokopalniane budynki. Dziś to zupełnie inne obiekty ze szkła i stali. Co tu się mieści? Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny. O szczegółach już za chwilę. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny powstał w dawnych budynkach zamkniętej 13 lat temu kopalni Niwka Modrzejów. Obiekty tak naprawdę powstały od nowa. Projekt, dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, otrzymał blisko 15 milionów złotych dofinansowania. Cała inwestycja pochłonęła 32,5 miliona. Budynki przystosowano dla przedsiębiorców prowadzących innowacyjną działalność gospodarczą. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny otwarto 7 maja, jednak budowa nadal trwa. Dlaczego? O tym za chwilę w rozmowie. Wcześniej pierwsza, tym razem ostrzegawcza definicja z szuflady rozliczenie. To są niezgodności z jakimiś ustaleniami. Nieprawidłowości? Uchybienia na przykład w prawie, na przykład w ruchu drogowym. Nieprawidłowości w rozwoju dziecka na przykład, no, na różnych płaszczyznach można. No jakieś nieprawidłowości, to nieprawidłowości jakieś związane z lukami w prawie albo z czymś związane w takim znaczeniu. To jakieś niespełnienie jakichś wymagań, to można nazwać nieprawidłowością. Nieprawidłowości to błędy, które pojawiają się w trakcie realizacji projektu. Są one świadome bądź też nie i prowadzą najczęściej do jakichś konsekwencji finansowych. Błędy wynikają najczęściej z nieznajomości bądź też nieprzestrzegania zasad zamówień publicznych i kwalifikowalności wydatków. I pierwsza dziś rozmowa. Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca. Powstały zupełnie nowe obiekty. Tytuł tego projektu. Gospodarcza Brama Śląska w Zagłębiu? Zaciekawię pana redaktora chyba tym, że w rankingu wspólnoty o najbogatszych dla budżetu państwa okręgach i regionach Polski jesteśmy tuż za Głogowem, za Miedzią Polską. Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Jaworzno, Będzin to są miasta, które dają potencjał drugi w kraju, jeżeli chodzi o podregiony. Dlatego tak istotne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że ta gospodarka jest jakby początkiem ziemi śląskiej od strony Małopolski. Dlatego nazwaliśmy ją gospodarczą bramą do Śląska, który też ma duży potencjał. I chcielibyśmy, żeby tak było postrzegane to, co robimy. Od tamtej strony Gliwice, od tej strony Zagłębie, a w środku Katowice. To jest projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Kiedy zamierzacie doprowadzić już całość do zupełnego użytku? Bo trwa obecnie jeszcze przygotowanie całej infrastruktury drogowej, jak zauważyłem. Od 10 lat modernizujemy tereny po kopalniach. Można powiedzieć, modernizujemy. Dlatego, że kupujemy od Skarbu Państwa upadłą kopalnię, upadłe tereny. Czyścimy, przekształcamy, uzbrajamy i albo sami budujemy obiekty tak jak tutaj, albo dajemy prywatnemu inwestorowi do zagospodarowania. Tak jest na przykład na kopalni Sosnowiec. Część budujemy sami, część prywatni inwestorzy. Tam powstaje ściana wspinaczkowa. Tam powstaje ściana wspinaczkowa. I teraz, żeby jak najszybciej ożywić te tereny, właśnie działamy równolegle. Budynki są już oddane. Kanalizacja i drogi się budują, a my już rozmawiamy z potencjalnymi inwestorami, żeby właśnie jak najszybciej było od pomysłu do przemysłu, czyli skrócenie tego czasu od decyzji na zagospodarowanie terenów do pierwszych obiektów, które będą wynajmowane. Myślę, że jeszcze w tym roku powstaną tu pierwsze podmioty gospodarcze, bo rozmowy są intensywne. I pierwsze miejsca pracy. Ten obiekt za chwilę zobaczymy w środku. Wracając jeszcze na koniec, panie prezydencie, do gospodarczej bramy Śląska. Jak naprawdę w przyszłości, pana zdaniem, ten projekt powinien wyglądać? Myślę, że Jaworzno, Będzin, Dąbrowa Górnicza i Czeladź, które w tej chwili szykują olbrzymie tereny do inwestycji. Powiedziałem, olbrzymie, duże. My również, bo w tej gospodarczej bramie Śląska to również ponad 100 hektarów terenów po kopalni Maczki Bór, kolejna kopalnia była. I jeżeli dołożymy tereny w Jaworznie, dołożymy tereny Tucznawy w Dąbrowie Górniczej, w Będzinie olbrzymie tereny, o które jeszcze starają się dodatkowo od Agencji Rolnej Skarbu Państwa, więc będziemy mieli potencjalnie uzbrojone, skomunikowane tereny inwestycyjne rozwojowe, które razem na pewno dadzą dodatkowe możliwości rozwojowe dla całego regionu, bo przecież w kryzysie o to chodzi.
Inwestycja w Sosnowcu przebiegała w iście ekspresowym tempie. Niezależnie od tego, zresztą jak w przypadku każdego unijnego przedsięwzięcia, niezbędny był monitoring. W znaczeniu ogólnikowym no to jest po prostu oglądanie danej sytuacji. Monitoring to jest kontrolowanie, śledzenie czegoś. Obserwacja, kontrolowanie. Kamery telewizyjne i patrzą, co się dzieje na tym. Monitorowanie obiektów, placów. Monitorowanie, mówiąc po polsku, albo monitoring, mówiąc angielska. Proszę Państwa, ciągła obserwacja przebiegu pewnych działań. To ma wszystko pracować na pomyślny finał. Ale żeby dojść do tego pomyślnego finału, muszą być w toku racjonalne przebiegi pewnych poczynań ekonomicznych. I one muszą być obserwowane. Dzisiaj w języku współczesnym mówimy, muszą być monitorowane. Musi być ciągły monitoring tych poszczególnych etapów działań. To było kolejne pojęcie w naszym słowniku, a ze mną jest już Monika Zając, dyrektor Sosnowickiego Parku Naukowo-Technologicznego. Pani dyrektor, jesteśmy przed tak zwanym okrąglakiem. Okrąglak wiadomo, bo jest okrągły. Natomiast co tu jest w środku i co chcecie, żeby tu było w środku? Co chcemy? Zgodnie z zamysłem projektu unijnego, w ramach którego powstał ten budynek, będzie tu zlokalizowana firma z branży wysokich technologii, czy to farmacji, czy kosmetologii, czy biotechnologii. Taka firma, której potrzebne są odpowiednie strefy czystości, odpowiednia różnica ciśnień. Wszystko to pokażemy Państwu w środku. To może chodźmy, zobaczmy. Zapraszam. Tymczasem w naszym słowniku kolejne pojęcie związane z unijnymi funduszami. Raportowanie. Potrzebne, by nie stanąć do raportu. Dlaczego? Proszę posłuchać. Są jakieś zebrane dane na jakiś temat. Opis jakiejś zaszłej sytuacji, żeby przedstawić komuś, co miało miejsce, tak jak najdokładniej. To jest pewnie coś, co... Musimy coś... Jakieś takie sprawozdanie. Musimy powiedzieć, co się stało, opisać w punktach, co jest, co się wydarzyło w jakimś czasie. To jest sprawozdanie z czegoś, na przykład, nie wiem, raport z jakiegoś spotkania albo z jakiejś działalności. Raport to pisemne sprawozdanie z jakichś prac, zwłaszcza zleconych, a także pisemna analiza sytuacji opracowana przez ekspertów. Raportowanie będzie przekazywaniem swojemu przełożonemu oficjalnej wiadomości na temat wykonania zadania lub aktualnej sytuacji. Są to zatem ważne terminy ze względu na przykład na rozliczenie projektu i warto do raportu przygotować się sumiennie, żeby nie stanąć do raportu, który to z kolei frazeologizm oznacza, że się zostało wezwanym przez przełożonego z powodu popełnionego wykroczenia. Dzień dobry. Dzień dobry. O, buciki. Dlaczego buciki? Dlatego, że jest to specjalny budynek. Mamy tutaj strefy aseptyczne, mamy posadzki kwasoodporne, których nie możemy traktować zwykłymi środkami chemicznymi. W związku z tym prosimy o zakładanie butów, żeby szanować to, co park ma i co chce polecić najemcom. Później najemcy też będą musieli przestrzegać tych wszystkich przepisów? Tak, na pewno w tych częściach od pierwszego piętra, gdzie już wchodzi się na produkcję, bo pierwsze piętro mamy jako część biurowa, więc tutaj mniejszy problem. Teraz idziemy gdzie? Teraz zejdziemy sobie, myślę, do parteru, do podziemi, gdzie pokażemy Państwu nasze zaplecze maszynowe, tą część, gdzie mamy oczyszczalnię i uzdatnianie wody. No to chodźmy. Budynek tworzy całość produkcyjną i mamy tutaj zarówno, tak jak to pomieszczenie, w którym jesteśmy, stację uzdatniania wody. Budynek jest budynkiem przeznaczonym dla branż z wysokich technologii. Przewidywaliśmy, że będą mieć potrzeby czy przy produkcji leków, czy przy produkcji spożywczej tego typu urządzeń i tego typu zapotrzebowania. Ta stacja uzdatniania wody została specjalnie przygotowana po to, żeby właśnie tego typu firmy tutaj mogły korzystać z tego obiektu. A co jeszcze Państwo właśnie pod tym kątem przygotowaliście i co jeszcze możemy pokazać? Możemy pokazać kolejne piętra, gdzie jest cały ciąg produkcyjny właśnie pod branżę innowacyjne, branże z zakresu farmacji, kosmetologii, biotechnologii.
jest stworzony cały ciąg produkcyjny. No to chodźmy w takim razie. Zapraszam. Proszę prowadzić. Zapraszam na pierwsze piętro, już produkcyjne. Minęliśmy na parterze, tam pomieszczenie biurowe, tak. Tam na razie jeszcze nie ma nic ciekawego. A skąd w ogóle pomysł się wziął, żeby ten obiekt był taki w kształcie walca? To wynika z tego, że to jest obiekt adoptowany i tu wcześniej była dyspozytornia kopalniana właśnie w takim kształcie. Kształt został zachowany, nadaliśmy nowoczesną formę. To jesteśmy na pierwszym piętrze i pierwsza śluza powietrzna. Tak, pierwsza śluza, nawarzalnia. Tutaj będą prosto z windy wprowadzane materiały, z których dalej będzie przechodził proces produkcji. To kolejne pomieszczenie. Tak, kolejne pomieszczenie. To są, tak jak mówiliśmy wcześniej, specjalistycznie wykonane pomieszczenia. Projekt był konsultowany z branżą farmaceutyczną, bo stawiając i renowując budynek musieliśmy mieć takie dopracowanie od właśnie z branży takiej bardzo specyficznej, bo ten budynek jest specyficzny. Tutaj przechodzimy przez cały ciąg produkcyjny. Teraz jesteśmy w suszarni. Będą tutaj pewnie docelowo stały duże piece suszarnicze, podobne do pieców chlebowych, ale nie do końca. Ten obiekt, te pomieszczenia zostały tak specjalnie skonstruowane, tak jak pani wspominała, żeby mogły z tego korzystać na przykład firmy farmaceutyczne. Czy jest już jakieś zainteresowanie potencjalnych przedsiębiorców właśnie tym obiektem? Jest. Jesteśmy w trakcie negocjowania warunków najmu całego obiektu z dwoma firmami. No i mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku będziemy mieć już tutaj najemcę na miejscu i będziemy z nim współpracować. Czy taka firma musi spełniać jakieś konkretne wymogi? Nie wiem, musi zatrudnić odpowiednią liczbę osób z danego terenu, państwo stawiać jakieś warunki? Pod tym względem nie stawiamy warunków, natomiast na pewno idziemy w stronę zatrudnienia, bo takie wymogi też mamy względem projektu i względem gminy. My jesteśmy koncesjonariuszem parku, operatorem. Mamy umowę podpisaną z gminą na najbliższe 8 lat i przez najbliższe 8 lat jako Agencja Rozwoju Lokalnego będziemy parkiem zarządzać. Nastawiamy się tutaj na branżę wysokich technologii związane z farmacją, kosmetologią, dlatego że mamy w Sosnowcu Wydział Farmacji i chcielibyśmy i na pewno będziemy z nim współpracować. Podejrzewam, że za kilka lat wiele osób zapomni, co to wcześniej było. Myślę, że tak będzie. Życzmy sobie. Dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego udało się zrewitalizować pokopalniane budynki. W ten właśnie sposób powstał Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny. A na koniec przypomnienie pojęć, o których mówiliśmy w dzisiejszym programie. Nieprawidłowości, błędy pojawiające się podczas realizacji unijnego projektu prowadzące najczęściej do konsekwencji finansowych. Najczęstszą przyczyną nieprawidłowości jest nieznajomość lub nieprzestrzeganie zasad zamówień publicznych i kwalifikowalności wydatków. Monitoring, sprawdzanie prawidłowej realizacji unijnego projektu. Raport lub raportowanie, pisemne sprawozdanie z prac, zwłaszcza zleconych, oraz pisemna analiza sytuacji opracowana przez ekspertów.